Mariusz Maksymiuk, Radio Biber w Słowatyczach. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Władimir Filipow. Przewodniczący dzisiaj jury. Przewodniczący dzisiejszym jury. Czy to trudne być w takim jury? No, ja myślę, że dla człowieka, który zajmuje się muzyką już wiele lat, to no, słyszy i czuje, co wykonuje wykonawca. No właśnie, muzyk, kompozytor, co jeszcze można panu, o panu powiedzieć? Muzyk, kompozytor, wykonawca. Z jakimi fajnymi zespołami w Polsce, za granicą współpracował pan? W Polsce ja współpracował z bardzo dobrymi muzykami, na przykład Radek Chwiralski, gitarzysta, to jest świetny gitarzysta. Jeśli chodzi o, no w Warszawie, jeśli chodzi o tym, że współpraca była także z takim perkusistą z zespołu Lombard i 2+1 właśnie, to też tam było takie, no i niektóre utwory, które właśnie, no jest, można posłuchać nawet w YouTubie, także można tam stwierdzić. Jest Słowotyczanka nasza też właśnie, z której nagrała utwór taki, jeden z moich utworów, to jest Cudzy Chram, to, także też można znaleźć tam w YouTubie to wszystko. Dodajmy, że jest pan od niedawna, albo od dawna, no nie wiem dokładnie, ale mieszkańcem właśnie Słowatyczy. Słowatyczy ja już 6 rok mieszkam, także właśnie tak. Ściągają gwiazdy do Słowatycz. Wracamy do śpiewającego Słowika. Niewielu wykonawców, dość szybko nam ten konkurs przebiegł, ale jak przewodniczący jury ocenia wykonawców tegorocznego przeglądu? No jest ciekawe właśnie wykonawczyni. Od jedno my zauważyli, że Borocińska Paulina, ona bardzo fajnie, już bardzo pewna. Pozostałym jednak trzeba no, trochę więcej pewności siebie, może być pracy. Jeszcze dużo do roboty. No. Trochę trema ich pewnie. Trema też tutaj przeszkadzała, ale no, po prostu trzeba właśnie pracować, bo scena, ona wtedy człowiek pewnie czuje, kiedy on często wychodzi na tę scenę. No trochę może być teraz właśnie przeszkadzał koronawirus, kiedy no, faktycznie przestali. Pochowaliśmy się w domach. Tak, pochowaliśmy w domach. Nawet dzisiaj to było widać, że było bardzo mało ludzi. W poprzednich konkursach to była sala była wypełniona. No i wykonawców było też dużo lepiej. Wybór był taki trudniejszy, może być. No właśnie to brakuje, że ludzie jakoś tak nastraszyli się i schowali się. Mimo wszystko za tych naszych dzisiejszych finalistów trzymamy kciuki, bo jadą do Lublina. No to ja mam nadzieję, że właśnie do finału oni trochę pociągną się i wtedy będzie pewniejsze wykonanie. No i zobaczymy. Życzymy im wszystkim, że wysokich osiągnięć i żeby może i wygranych. Dziękujemy za rozmowę. Na zdrówko. Dziękuję. Mariusz Maksymiuk, Radio Biber w Słowatyczach. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Z Katarzyną Sobieraj. Pani Kasia jest skąd? Ze Słowatycz. Ze Słowatycz. Ile lat? 17 w tym roku. A ile lat z gitarą? Tak już 2 lata. Ciekawostką było to, co mówiła dzisiaj pani Ela Gruszkowska, że tak naprawdę to, co tam przedstawiłaś dzisiaj, uczyłaś się poprzez internet. To prawda. Miałam nauczyciela, który przez internet udzielał mi lekcji i w 4 dni nauczyłam się tej piosenki łącznie. Coś niesamowitego. Jakie to były piosenki przez panią przedstawione dzisiaj? Maryla Rodowicz, Wielka Woda i Ania Wierzchonik, Biegnij Przed Siebie. Skąd pomysł, żeby wziąć udział w tym śpiewającym słowiku? Pani Ela mi zaproponowała i się zgodziłam. No tak, mamy winowajce. Efekt? Tego się spodziewałam? Nie do końca. Myślałam, szczerze mówiąc, że Nie przejdę. Że nie przejdę, tak. Przeszłam i teraz tak. Pani Katarzyno, wie pani, że kolejny występ to już w Lublinie? Mam tego świadomość. Będą kolejne próby ćwiczenia? Oczywiście. Czy lubi pani śpiewać i grać? Lubię. Nie wyobrażam sobie bez tego życia. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję bardzo.